Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądają spodnie noszone przez czołowych polskich raperów, to oglądaj ten film do końca. Cześć, z tej strony Cezar. Witajcie na kanale o modzie ponad trendami, modzie ponadczasowej. Moi drodzy, chciałem Was zaprosić dzisiaj do tego filmu, w którym opowiem co nieco o dwóch najnowszych produktach. Może nie najnowszych, ale najnowszych wersjach produktów od Overdyne, czyli Utility Overshorts, które mamy tutaj, i Utility Cargo Pants, które mam na sobie. Opowiem Wam dzisiaj o procesie produkcji, opowiem też o historii tego, jak ten produkt w ogóle powstał, opowiem też, czym aktualna wersja spodni różni się od poprzednich i wspomnimy też o raperach czy innych artystach, którzy upodobali sobie właśnie Utility Overshorts i Utility Cargo Pants. No oczywiście ten film powstaje z racji tego, że otworzyliśmy właśnie preorder na Utility Overshorts i Utility Cargo Pants. Link do strony Overdyne znajdziecie poniżej, a ja też zapraszam Was na Instagram Overdyne, gdzie możecie znaleźć więcej informacji na temat naszych shortów czy długich spodni cargo. A my teraz zgodnie z zapowiedzią przejdźmy do historii produktów, która zaczyna się od Utility Overshorts. Są to krótkie spodnie cargo, które powstały jako pierwszy produkt Overdyne. Znaczy pierwszy produkt, może nie bezpośrednio, ale pierwszy produkt w pełni przez Overdyne zaprojektowany. I jest to odpowiedź moja, nasza, na brak na rynku fajnych, ciekawych spodni cargo w przystępnej cenie, bo niestety ze spodniami cargo jest taki problem, że bardzo duża ich część, ja bym powiedział, że nawet 80%, a i nawet 90% w przypadku krótkich spodni cargo wyglądają jak spodnie bezpośrednio ściągnięte z Twojego starego. No oczywiście nie tak strasznie jak spodnie bombery, ale no naprawdę nie za dobrze. Po prostu to jest taki dad vibes, jeżeli nie jest to bomber vibes, to jest to dad vibes, taki American dad vibes. No i to nie jest coś chyba pożądanego, dlatego ja projektując Utility Overshorts właśnie chciałem stworzyć spodnie, które pozbędą się tego dad vibesu. I jest w sumie na rynku jakaś część, te 10 czy 20% spodni, które wyglądają naprawdę fajnie i nie mają tego dad vibes. Nie wyglądają jak spodnie życzne ściągnięte z Twojego ojca, ale są to zwykle spodnie, które są, no nie łudźmy się, drogie. Czy to jest jakiś akronim, czy Nike, ACG. I większość takich właśnie fajnych spodni kosztuje po 800, 1000, czy nawet więcej złotych. No i spodnie Utility Overshorts powstały właśnie jako alternatywa dla tych drogich spodni. Alternatywa posiadająca ten lekko militarny, minimalistyczny, no i też utility, użyteczny vibe. Zaryzykowaliśmy produkując te spodnie, bo stworzyliśmy ich, no naprawdę jak na pierwszy produkt marki, bez kitu bardzo dużo. Dobrze to nam wyszło, bo spodnie się wyprzedały i to dość szybko. Pod naporem, pod jakby Waszymi komentarzami stworzyliśmy długą wersję tych spodni, czyli Utility Cargo Pants, która została wydana właśnie na początku 2022 roku w kolekcji The Dusk. No i spodnie też bardzo dobrze się przyjęły. Ja troszeczkę obawiałem się, no bo jednak to jest bardzo dużo pracy i cena, no nie łudźmy się, dla polskiego klienta 500 zł za spodnie to nie jest mało, aczkolwiek bardzo fajne było to, że rynek zrozumiał to, że spodnie mogą tyle kosztować i to nie jest jakaś tam fanaberia, tylko idzie za tym realna wartość, ale o tym na pewno porozmawiamy jeszcze za chwilę. Tymczasem przejdźmy może do artystów i raperów, którzy w tych spodniach się pokazują, pokazywali i takim większym nawet szokiem dla mnie było, kiedy na scenę Openera w 2021 roku wszedł właśnie Quebo Nafide w naszych shortach i naprawdę było to niesamowite. Jak po prostu mój Instagram został zalany DM-ami od Was, na pewno tu jest trochę osób, które wtedy wysłały mi DM, a propos tego właśnie, że Quebo wystąpił w shortach na main stage'u na Openerze. Następnymi artystami, którzy gdzieś tam wystąpili w naszych spodenkach, no to oczywiście oprócz całego Gugu Gangu, bo czy to Aleshen, czy Johnny, czy Paco, czy Basik, ich DJ, wszyscy w shortach chodzili całe lato po prostu, to jak one tylko zostały wypuszczone, były katowane do śmierci. Nawet teraz dostałem jedne shorty od Aleshena, bo będę dla niego robił custom, pewnie niedługo coś tutaj wrzucę na ten temat, pewnie we vlogu to znajdziecie. Po wypuszczeniu krótkiej wersji zrobiliśmy długą i długą się zainteresował między innymi Tede czy Borikson, także ich możecie tutaj też zobaczyć, tutaj Tede podczas swojego wyjazdu do Stanów, a tu Borikson podczas skręcenia klipu. Nie no, chyba dla Przemka Pro to było, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Także troszkę tych artystów jest, poza tym też Zulu, Cookie, Puff, OG Olgiet oczywiście też w spodenkach, niebawem będziecie mogli zobaczyć klip do
nie najnowszego, ale do kawałka Gust z głową PMM. I to jest kilka przykładów tych artystów, którzy sobie te spodnie upodobali. Teraz przejdźmy może do procesu produkcji. To jest bardzo ważna rzecz, żeby też zrozumieć cenę tych spodni, bo podczas preorderu, bo teraz mamy puszczoną kampanię reklamową, pojawiły się takie głosy, że no fajne te produkty, ale ta cena 400 zł za shorty. No pewnie większość widzów tego kanału, którzy tutaj są standardowo, na co dzień nazwijmy to, rozumieją takie rzeczy, bo zwykle to są, na pewno, to są ludzie, którzy na co dzień obracają się w świecie ubrań i ubrania są dla Was, dla nas, bo dla mnie oczywiście też, dużą częścią, ważną częścią ich życia, więc my się w to też zagłębiamy i rozumiemy to. Ale dla tych, którzy nie siedzą tak mocno w ubraniach, nie jest to dla nich aż tak istotny element ich życia, to muszę powiedzieć, że cena, sama cena jest bardzo odrealniona. Tak jakbyśmy na przykład chcieli porównać, że no przecież można kupić Dacia Logan za 40 tysięcy, a można kupić, nie wiem, Maybacha za 1 000 000, czy ile kosztuje, czy tam jakiegoś, nie wiem, Rolls Royce'a też za 1 000 000, nie wiem jakie są ceny takich samochodów, jeszcze to nie jest moja półka, kiedyś może będzie, wtedy będę się tym interesował, ale cena jest tylko kwotą, ważna jest wartość, którą dostajesz za to i w tym przypadku, jak i w innych przypadkach, cena jest podyktowana bezpośrednio wartością i jakby ceną produkcji oczywiście samą, ale wartością towaru, wartością produktu, jaką dostajesz. Zacznijmy od tego, że przy procesie takich spodni, to tak jak powiedzmy mamy bluzę, to w bluzie największa część, za którą się płaci, za którą płacimy, przynajmniej mówię o takich markach, które nie są high-endowe, nazwijmy to na naszym polskim rynku, tak? Czyli powiedzmy bluza mniej więcej 250-400 zł, 500, no zależy. Największą wartością takiej bluzy jest materiał. Jest to zwykle mniej więcej 20-30% ceny bluzy. Lecz w przypadku tworzenia tak skomplikowanych produktów, jakimi bez wątpienia są utility overshirts czy utility cargos, to tam tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest szycie, które jest kilkukrotnie droższe niż jakby w ogóle całe resztę kosztów, pomimo tego, że mamy tutaj bardzo dużo zamków. Każdy taki zamek, który jest w spodniach, kosztuje jakieś tam pieniądze, kilka złotych, ale zobaczcie, ile przykładowo krawcowa bierze za wszycie zamka. Krawcowa wszycie zamka, zależnie od jego długości, bierze od 20 do 50 zł. Cztery zamki. Do tego mamy dwie kieszenie na napy, kieszeń wewnętrzną, karabinczyk, kieszeń tylną, konstrukcję w przypadku długich spodni nogawek dolnych i system zwężenia nogawki na dole, czyli tunele z tasiemkami, które też są dodatkową pracą. Tasiemki są w ogóle wykonane z tego samego materiału co spodnie. Więc ilość pracy wymagana do szycia tego typu spodni jest nieporównywalna praktycznie do żadnego przedmiotu. Weźmy nawet taką kieszeń, którą mam tutaj. Do wykonania tej kieszeni z dwoma napami potrzebujemy 9 szwów i 2 napy do wbicia. A do wykonania tego t-shirtu jest tylko potrzebnych 8 szwów, więc jakby zobaczcie sobie na różnicę pracy, jaką trzeba wykonać między właśnie takimi spodniami, a powiedzmy, nie wiem, t-shirtem. I stąd wynika właśnie cena, stąd jakby cena tych spodni, bo rozumiem, że ktoś może powiedzieć, o, ale spodnie to można mieć za 200 zł. Tak, ale one przez te właśnie feature, przez te dodatki, które mają, przez to ta cena idzie do góry. Oczywiście jest też tutaj ważny materiał, czy powiedzmy jakieś dodatki właśnie metalowe, czy właśnie napy, karabinczyk, ale większość pracy i kosztów tych spodni to jest właśnie szycie. Okej, teraz jak już wiemy, jak te spodnie są zbudowane, to przejdźmy sobie do różnic, jakie są między poprzednią wersją, czyli nazwijmy to dlatego potrzeb tego filmu V1 i wersją obecną, czyli V2. Choć takiej nomenklatury na stroju nie będzie, z racji tego, że na pierwszy rzut oka, nawet drugi rzut oka też, tych różnic nie zauważycie pomiędzy tymi spodniami. Musielibyście się im naprawdę mocno przyjrzeć. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to to, że obecnie spodnie zostały pomniejszone. Jeżeli poprzednio kupiłeś spodnie w rozmiarze S, to teraz powinieneś wziąć spodnie w rozmiarze M. I teraz idziemy true to size, żeby otrzymać mniej więcej taki efekt, który widzicie. Możecie oczywiście też pójść size up i tutaj nie powinno być żadnego problemu. Szczególnie polecam pójść size up dla osób, które lubią luźne rzeczy, w spodniach, shortach. Ja na wszystkich filmach, które dzisiaj widzieliście, mam na sobie spodnie w rozmiarze M. Mam 1,83 m wzrostu i waży około 83-85 kg. I tu muszę zwrócić uwagę, że ja bardzo dobrze czuję się i w M-kach, i w L-kach, bo ja mam taki pas 33, czyli między M-ką a L-ką. Dla mnie obydwie pary byłyby dobre. Jeżeli jesteś troszeczkę chudszy ode mnie, to też bez problemu bierz M-kę. Spodnie oczywiście mają sznurki w pasie, no i oczywiście też gumka bardzo dobrze pracuje. Oprócz zmniejszenia rozmiaru spodni też delikatnie odchudziliśmy materiał. W poprzedniej długa wersja na lato
była dość sztywna, bardzo gruba, delikatnie uważam za gruba, dlatego zmniejszyliśmy grubość materiału mniej więcej o 10% przy zachowaniu jego parametrów, także jeżeli chodzi o niezniszczalność, odporność na przetarcia, na wodę, to jak najbardziej te parametry zostają zachowane, a spodnie są delikatnie cieńsze, przez co lepiej się układają, naprawdę dużo lepiej te spodnie się układają, nie, zresztą zobaczcie tutaj na filmie. I trzecią rzeczą, jaką zmieniliśmy w tych spodniach, to ulepszyliśmy dostęp do kieszeni przednich poprzez zastosowanie większych zamków. Wcześniej były 16, teraz są 18, więc wejście do otworu kieszeniowego jest większe, dzięki czemu łatwiej włożyć do nich ręce i po prostu no, przyjemniej się z nich korzysta. Dodatkowo, żebyście mogli odróżnić przy kupowaniu spodni z drugiej ręki wersję pierwszą od wersji drugiej, w drugiej wersji metka z przepisami prania jest czarna. We wszystkich innych produktach Overdyed wcześniej metki były białe, a teraz zmieniliśmy na czarne, także tutaj bez problemu odróżnicie sobie, jaką wersję macie. No i co? Ja oczywiście wspomnę o moim ulubionym akcesorium w tych spodniach, czyli kieszeni przedniej, w której możecie schować coś, co czego chcecie, żeby nikt nie znalazł, bo tam raczej nikt nie wymyśli, że kieszeń jest. Co, moi drodzy, jeszcze teraz oczywiście chwilę o preorderze. Preorder zaczął się już poprzednią niedzielę i będzie trwał do 11 czerwca. Zamawiając spodnie w preorderze, zyskujecie dwa bonusy. Po pierwsze, darmową wysyłkę na terenie Polski, a jako drugi bonus tą elegancką smycz Overdyed. I nie jest to zwykła taka frajerska, poliestrowa smycz kupiona za 3 zł gdzieś tam w hurcie. Jest to smycz wykonana przez nas, sami kupiliśmy taśmę, końcówkę, nasz siciarz świetny Michał drukował nam tutaj sitodrukiem logo, jest 7 logówek na tej smyczy, idealnie rozmieszczone, nawet tak idealnie, że jak sobie zawiesicie na szyi, to tutaj z tyłu macie logówkę Overdyed, one się tutaj idealnie łączą. Smycz ma specjalne zapięcie dostosowane do tego, żeby nosić je z karabinczykiem w spodniach, no oczywiście też można ją nosić na szyi. Naprawdę świetna, chciałem zrobić taką smycz, żeby było czuć, że to nie jest właśnie jakiś taki, wiecie, gadżet z dupy, tylko naprawdę coś fajnego, ciężkiego, poważnego. Taka smycz, która wytrwa naprawdę lata, lata. Myślę, że tutaj jeżeli jeszcze dodatkowo się to drukiem, więc tu nie powinno się temu nic stać. Pewnie teraz duża część z Was myśli sobie, Cez, co Ty w ogóle pieprzysz? To jest zwykła smycza, Ty jarasz się jak dziecko. No i właśnie, moi drodzy, jestem pewien, że jeżeli zamówicie sobie Utility Overshirts albo Utility Cargo Pants, przyjdzie do Was paczka i weźmiecie do ręki tą smycz, to zrozumiecie, o czym mówię. Naprawdę jest to najlepsza smycz, jaką kiedykolwiek miałem w ręce i bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić taki drobny gadżet, ale jednak naprawdę fajny i porządny, bo tak jak wiecie, w Overdyed mamy misję tworzenia Timeproof Utility Wear i właśnie ta smycz to jest Timeproof Utility Wear, tak samo jak nasze spodnie, w 100%. I cieszę się, że udaje mi się tworzyć przedmioty, które są spójne z misją Overdyed. I mam nadzieję, że Wy też poczujecie, otwierając paczkę z Waszymi shortami czy spodniami, że misja Timeproof Utility Wear w tym przypadku naprawdę jest spełniana, że jest to użyteczna odzież ponadczasowa, stworzona, by trwać. Dzięki, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam sylwetki tych spodni. Zapraszam oczywiście do preorderu, a tymczasem do zobaczenia. Widzimy się w następnym filmie, którym już niebawem i tam porozmawiamy sobie o sylwetkach. Do zobaczenia, moi drodzy. Pamiętajcie, keep it lit. Aha, i te czapki też niedługo dropią. Pozdro.